już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest z nami po raz drugi. Mówi pan, PiS nie odrzuca ustaw obywatelskich, projektów obywatelskich, tak? Ale to jest nieprawda przecież. Obywatelska ustawa dotycząca liberalizacji aborcji, odrzucona od razu. Pamiętam, tak zupełnie z głowy, obywatelski projekt uznający Ślązaków za mniejszość etniczną. Posłowie PiS stawali na głowie, aby ten projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu. Tak, tylko dwa przykłady z pamięci. Tak a propos tej dobrej praktyki traktowania z uwagą obywatelskich projektów ustaw. Kwestia obalenia tego kompromisu aborcyjnego to jest zupełnie inna sprawa. Zresztą ustawa, która została, bo tam były dwie ustawy. Zgadza się. Jedna była za gdyby po luzowaniu. Ale jedna trafiła do komisji, ta zaostrzająca, a ta, która liberalizowała te przepisy, została odrzucona. To jest takie pytanie fundamentalne, czy chronić życie ludzkie. To jest właśnie to, czy ziemia jest płaska, czy nie. To jest tak oczywiste, że życie ludzkie należy chronić, że jeśli jedna z ustaw mówi, że nie, albo dowolne, to w skrócie to oczywiście mówię, to o tym nie dyskutujemy. Natomiast inne rozwiązania już bardziej no, szczegóły, no to można tam doilować. Ale to sam pan sobie przeczy słowo, które powiedział wcześniej. No to gdzie, dlaczego inną miarę przykładać do dlatego, że ziemia nie jest płaska. To pan powiedział, że gdybyśmy... Nie, ale mówił o aborcji w tym przypadku. No zaczął pan mówić o aborcji. O tym mówiłem, dlatego, że tam... ta ustawa, którą odrzuciliśmy, ona właśnie nie chroniła życie, prawda? Ona dopuszczała pełną dowolność, czyli nie ma o czym mówić. No to są dwa światy zupełnie. A czy nie szczepienie dzieci w takim razie to nie jest podobną, nie jest z podobnej parafii? Ale na Boga, no przecież ja nie jestem przeciwko szczepieniom. W ogóle. I ta dyskusja ma trochę takie dwa różne tory. Próbuję się powiedzieć, że ten, który jest przeciwko, nie ja, przeciwko obowiązkowi szczepień, mówi, że szczepionki nie działają. Szczepionki działają. Szczepionki są bardzo wielkim osiągnięciem medycyny. No to nadal nie zrozumiałem, dlaczego pan podaje rękę ludziom, którzy właściwie... Ale bez podstaw naukowych obalają te... Czy coś ma być obowiązkiem, to jest zupełnie inna sprawa. Ona nie mówi o tym, czy to jest skuteczne, czy nie, tylko czy musi się szczepić, czy może się szczepić, prawda? I ja uważam, że stan edukacji polskiego społeczeństwa jest na tyle jednak niski, że należy ten obowiązek utrzymać, bo wiele osób by nie skorzystało. No, ale to umożliwia pan teraz dyskusję właśnie między innymi, że, czy po drugiej stronie tej dyskusji są ci, którzy mówią, że ale tam są inne sprawy, bo to, gdyby to tylko chodziło, tam są jeszcze sprawy terminów szczepień. No to zajmijcie się sami tymi innymi sprawami, własnym poselskim projektem, zamiast dyskutować o czymś, co po prostu nie ma sensu. Widać, że są dwie światy. Ja uważam, że jednak, jeśli ktoś jako tako sensowne przedstawia argumenty, należy przedyskutować z nim tą sprawę. Panie Boże, podobno grożą panu też konsekwencje zawodowe za to głosowanie. Nie, no to już dziwaczne. Szczególnie, że powiedziałem, że to nie jest kategoria medyczna. Obowiązków jeszcze może być wiele. Schorzeń, które obowiązkowo by należało leczyć. Przypomnę, po wojnie obowiązkowo leczono choroby weneryczne. Łapano ludzi na ulicy, no już nie tam kogoś i trzeba było leczyć. Więc obowiązków w różnych sprawach może być dużo. To jest inna filozofia niż to, czy leczenie jest skuteczne, czy też nie jest skuteczne. I niestety w ruchach antyszczepionkowych są i tacy, którzy w ogóle kwestionują wszystko. Już w ogóle jakieś czary mary. Mam wrażenie, że to jest tak naprawdę ubranie trochę ładnych szat dla właśnie tego typu pomysłów. No, tak, liderzy tego ruchu, to trochę przecenia pan ich takie koncyliacyjne podejście. Ale niejedne, jakie są intencje osób, które przedstawiają jakiś, ale może w skrócie, jeśli przypadkiem by pogląd taki uzyskał większość, że należy znieść obowiązek szczepień, to ja będę przeciw. Niezależnie od tego, jaka tam będzie dyscyplina partyjna. Gdyby taka była, nie będzie pewnie, bo to jest sprawa jednak bardziej, mam nadzieję, merytoryczna. Więc ja tutaj nie mam wątpliwości, ale nie mam wątpliwości, że no pozwólmy się ludziom wygadać, niech nam powiedzą, co uważają. No mówi lekarz, neurolog, człowiek, któremu zawdzięczamy jedną plastikową kartę w portfelu więcej.
takie rzeczy. Co? Że wolność dyskusji, to jest herezja. Nawet na temat... Nie, to nie jest herezja. Wolność dyskusji na temat herezji na takim poziomie ustawodawstwa i legislacji. No, tutaj są wątpliwości. Co rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej może zrobić neurologowi Andrzejowi Sośnierzowi za takie właśnie głosowanie, o którym rozmawiamy w Sejmie? Nie zastanawiałem się nad tym. Chyba niewiele może zrobić. Zresztą, ale no, ja myślę, że się wycofają wnioskodawcy. Tak, jeszcze niedawno pan doktor Jankowski, który jest teraz szefem Izby Lekarskiej w Warszawie, bo stamtąd wyszły te głosy, sam był ofiarą, kiedy minister Radziwiłł mówił, nie będę z nimi dyskutował. Sam był ofiarą takiego stanowiska. Minister Radziwiłł uznała, że dyskusja się skończyła, on ma rację i oni muszą przyjąć to, co on proponuje. Więc sam był ofiarą takiego stanowiska. Nie będę z tobą dyskutował. I teraz on zakazuje dyskusji w innej sprawie. No ludzie, nie pamięta wół, jak się Nie do końca przyjmuję argument, że w takim razie o płaskiej ziemi z płaskoziemcami ale nie należałoby również podjąć poważnej dyskusji i zapraszać geografów, którzy będą... Właściwie, a pan widział, że ziemia jest okrągła, czy na własne oczy? Widziałem. Gdzie? Na Helu, na rozlewie, jak się stanie, to widzę, jak Republice Helskiej zakręca tam. Może pan miał takie okulary po prostu. No może. Ponieważ sieć szpitali ma już rok, dokładnie rok i chyba 9 dni. Po tym roku i 9 dniach pan zmienił zdanie na jej temat? Wręcz przeciwnie, jestem zaskoczony, że tak trafnie oceniłem to sytuację, że ta ustawa nic nam nie przyniesie i nie przyniosła, mało jej szkodliwość jest większa niż też przypuszczałem. Słyszałem z jakiegoś NFZ-u zdanie, opinię ostatnio, że dała ona sieć dyrektorom szpitali większą samodzielność i wrażenia są generalnie pozytywne. Są szpitale, które rzeczywiście na tym zyskały, ale to polega na tym, że ma więcej dyrekcja i administracja więcej pieniędzy. Ale wewnętrznie został zniszczony właściwie rachunek kosztów. O tyle, że poprzednio trzeba było zrobić świadczenie, miało swoją cenę, dostawać pieniądze. Natomiast to tak, jakby pan w warsztacie samochodowym teraz jechał, warsztat samochodowy dostawał już z góry, załóżmy tam 100 tysięcy złotych na miesiąc i ma naprawiać wszystko, co do niego przyjedzie. No, wyobraża pan sobie, jakby to wyglądało. No i niestety taką filozofię... Jakiś problem udało się rozwiązać dzięki tej filozofii? No właśnie w tym, że nie udało się rozwiązać, moim zdaniem, żadnego problemu, poza jednym, że szpitale kliniczne, bo one głównie są beneficjentami, otrzymały więcej pieniędzy za to samo. Czyli wyrostek robaczkowy leczony w szpitalu powiatowym jest tańszy niż, tanie wyceniany przez NFZ, niż wyrostek gdyby leczony w klinice. To jest dziwna filozofia, ale one są beneficjentami tego i dlatego są zadowolone i się nie dziwię. No, jak ktoś dostał więcej pieniędzy, to dobrze, ale to stało się również przyczyną spirali wyścig o opłacę. Dlatego, że szpitale, które dostały więcej pieniędzy od innych, w tej chwili oferują wyższe płace i stąd pojawia się deficyt kadry w szpitalach powiatowych. One głównie, szpitale powiatowe w Polsce w tej chwili najbardziej narzekają, bo kadra im ucieka do tych szpitali, które mając więcej pieniędzy oferują lepsze płace, no i zaczynają się problemy. Czy ministerstwo zapowiada cały czas, właściwie słyszymy, że jakieś zmiany chce w tej sieci wprowadzać, to ma na przykład, nie wiem, usprawiające SOR, to ma jakieś... Na przykład, sens? Wszyscy mówią, że sorry, trzeba wyjąć z tej sieci i wyjąć z ryczałtowego finansowania, bo się to nie sprawdza. Bo tam to drastycznie się nie sprawdza. Natomiast tu już jest jak gdyby konsensus, że należy to zmienić. Chociaż jeszcze nie jest zmienione. Więc to pokazuje, że no, co jakiś czas jakieś świadczenie wyciąga się z tej sieci, bo chciano pokonać problem zaciąg.
prawda? I rzeczywiście pokonuje się, że zaćmy są finansowane bez limitu. Leczenie zać. Chociaż nie do końca ten problem rozwiązano, ale... Czyli żeby coś, jakiś problem rozwiązać, tak, trzeba wyciągnąć to z sieci, tak? Żeby rozwiązać problem, trzeba było wyciągnąć z sieci. No to pokazuje, że ta, no ta sieć coś uśrednia, coś leszaktuje, że to się robi. No a jak coś chcesz specjalnie dobrze zrobić, to musi to wyjąć z sieci. Panie proszę, to na koniec jeszcze proszę powiedzieć, czy pan się już pogodził z faktem, że po 6 latach opuścił Chorzowski skansen? Oczywiście tak. Sam zresztą miałem do końca wątpliwości, czy tak, czy jeszcze to kontynuować. Chociaż bardzo pan, się związałem z tą dyskusją. W konkursie pan wystartował, finałowym konkursie. A w drugim, w pierwszym nie startowałem, ale widziałem, że nie ma wielkiego brania, więc mówię, no jednak spróbuję. No, nie jestem dyrektorem skansenu, chociaż zadziwiająco, no, ta dziedzina kultury to jest też mój obszar zainteresowań. Związałem się z tą instytucją. No i co, i wygrał młodszy, lepszy kandydat? Bo pan w tymże konkursie teraz? No, wygrał kandydat, który, jak słyszę, ma program kontynuacji i to mnie cieszy. A władze województwa dawały do zrozumienia, że no, znaczy z samą decyzją również, że w skansenie przyszedł czas na zmiany. Rozumiem, że zmiany na lepsze ma chodzić w tym przypadku, tak? No to już trzeba władze województwa zapytać, jakie miały tutaj intencje, ale cieszy mnie to, że nowy dyrektor nie burzy, co bywa w różnych instytucjach, że nowa miotła, tu już wszystko zamiata i dobre i złe rzeczy też wymiata. Tutaj się tak nie dzieje i jestem zadowolony. Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.